do Bąka. Pokazał się Radosław Sobolewski. Sobolewski w kierunku Frankowskiego. Ten twardo walczył z Widiciem. Vukić, świetnie Sobolewski w odbiorze piłki. Kosowski, szansa dla polskiej reprezentacji. Kosowski, dożytowy Sobolewski, będzie go! Tomasz Frankowski, 1-0. I słuszna radość Radosława Sobolewskiego, bo to w 90% jego zasługa, że reprezentacja Polski trochę zdobywa bramkę. Trochę szkoda, że nie udało mu się po swoim strzale zdobyć bramki i że Tomek musiał tę piłkę dobić, bo rzeczywiście Sobolewski świetnie odebrał piłkę, świetnie zagrał na prawo do Kosowskiego. Nie został za akcją Sobolewski, wiedział, że jeszcze w tej akcji może być przydatny. Zobaczymy. Kosowski, Sobolewski nieczysto trafił w piłkę i paradoksalnie to chyba zadecydowało o powodzeniu tej akcji. Frankowski dużo szczęścia, ale dobry napastnik ma to szczęście. Ma przede wszystkim świetnego nosa Tomek. Tak jest. Franek, łowca bramek po raz kolejny. Znakomity bilans ma Tomasz Frankowski w reprezentacji Pawła Janasa, bowiem, proszę Państwa, to jest jego 13 mecz w kadrze i 8 gol. Dwa spotkania rozegrał Tomasz Frankowski za kadencji. Uwaga, groźnie może być wyrównanie. Vukić w naszym polu karnym. Vukić czeka. Djordjevic, no i za długo. Czekali Serbowie, jest 1-0. Chyba możemy podziękować Vukićowi za to, że nie zdecydował się na strzał lewą nogą z 10 metrów i postanowił jeszcze czarować naszą obronę. Tak jest, no. Frankowski zagrał dwa mecze za Janusza Wójcika, dwa u Jerzego Engela, ale to u Pawła Janasa w 9 spotkaniu zdobywa 8 gola. Znakomita średnia pod wodzą tego selekcjonera Tomasza Frankowskiego. Cashman, 1-0 prowadzi Polska po 30 minutach w Kijowie. Cashman, świetne podanie, jest 1-1. Bardziej Radosław Sobolewski popisał się w akcji 2 minuty temu, tak teraz znakomicie Cashman wykłada piłkę Nikoli Žigićowi i w 32 minucie spotkania Serbowie wyrównują. Tak, powiedziałbym, że polski zespół pozwolił sobie bez bólu zupełnie tę bramkę strzelić. Akcja sprzed minuty nie była żadnym wątkiem ostrzegawczym. Cashman między Baszczyńskim, między Jopem nie zdążył Jacek Bąk. No i Kowalewski musiał wyjmować piłkę z siatki. Na 6 metrze znakomicie znalazł się Nikola Žigić i piłkarz z Czerwonej Zvezdy daje Serbom wyrównanie. Ofensywnych graczy mieliśmy nadzieję, że i Kosowski, i Jurawski, i Dudka, i czasem Marcin Baszczyński będą więcej takich akcji przeprowadzali. Zbyt rzadko na razie usiłują. Tomasz Frankowski tym razem nie w polu karnym, a daleko od niego, wykonał ten stały element gry. Rasiak! I gol! Znakomicie wykończył akcję. Napastnik Derby County, odzyskujemy prowadzenie w 37 minucie spotkania na stadionie Dynama Kijów. Grzegorz Rasiak precyzyjnym strzałem głową pokonuje Jewricza i to jest dla Grzegorza Rasiaka 4. gol w 19. występie. Rasiak strzelił także bramkę w Płocku 2 lata temu, tak więc ma szczęście do Serbów. Ten piłkarz, fantastyczne podanie od Tomasza Frankowskiego i doskonała gra głową Grzegorza Rasiaka potwierdziła się w tej sytuacji. Widzimy raz jeszcze bramkę, po której odzyskujemy prowadzenie. Bardzo przyjemnie, bo nie dość, że zdobywa Grzesiu bramkę i dającą nam prowadzenie, to jeszcze naprawdę piękna bramka. Po to przychodzi się na mecze, aby takie gole widywać. Może być za chwilę, jeśli 11 wykorzysta nasza reprezentacja. Dariusz Dudka trafia w rękę. Realizator pokazuje nam Gorana Gawrancicia. Zobaczymy, być może w powtórce, czy to jest fakt, ale znakomicie układa nam się w tej chwili to spotkanie. Dariusz Dudka, no tak, wysunięta ręka Markowicza, tego, który dostał żółtą kartkę. I za chwilę Tomasz Frankowski stanie przed szansą zdobycia swojego 9. gola w reprezentacji Polski. Frankowski kontra Jewricz, Frankowski! Wstrzymany ten rzut karny. Przepraszający gest Frankowskiego. A widzimy groźną minę zrobił Oleg Orechow. Jeszcze musimy poczekać chwilę na ten moment, kiedy Tomasz Frankowski pokona lub nie Dragosława Jewricza z rzutu karnego. Frankowski gol! 3-1!
więc miał nosa Paweł Janas z zestawieniem linii napastników, trochę z konieczności ze względu na kontuzję Macieja Żurawskiego. Widzimy opatrywane w tej chwili za linią boczną Mateja Keszman, ale Tomasz Frankowski w 42 minucie spotkania podwyższa prowadzenie naszej reprezentacji, pewny, bardzo dobry strzał, nie miał żadnych szans Dragoslav Jevrić i Polska prowadzi z Serbią 3-2. Uwaga, Markowicz! No i bardzo dobrze. Pod własną bramką Tomasz Kłos. Przewrócił się Kosowski. Mila blisko od Jorgiewicza. Gawrancic. Do Vukicza, może być groźnie. Vukic z Zigiciem. Vukic wychodzi na czystą sytuację. Vukic fantastycznie zabiera mu piłkę Mariusz Jop, ale jeszcze prowadzą tę akcję Serbowie. Stankowicz blisko niego, Dudka. No i poczekał Stankowicz na następny rzut rożny. Łapie się za głowę Vukic. No i ma powody, bo świetnie zatrzymał go Jop. Gdyby nie to, zapewne byłoby 3-2. Doskonała, ryzykowna w polu karnym, ale absolutnie czysta. Stankowicz, dośrodkowanie pod naszą bramkę. Kowalewski zostaje w bramce i to błąd, jest 3-2. A bramkę dla reprezentacji Serbii i Czarnogóry zdobywa jej stoper, grający z numerem 5, Nemanja Vidić, 20-latek ze Spartaka Moskwa. To jego pierwszy gol w kadrze w 13 występie Serbii i Czarnogóry, a co ciekawe, strzela gola swojemu koledze klubowemu. Bowiem Wojciech Kowalewski jest także bramkarzem Spartaka. Widzimy dośrodkowanie Stankowicza. No i Vidić pakuje piłkę do siatki mimo asysty aż 3 piłkarzy naszej reprezentacji. Maćku, co powiesz o tej bramce straconej przez nasz zespół? No na pewno, kiedy zawodnik jest kryty przez 3 zawodników, przez 3 przeciwników, nie powinien tak łatwo dojść do strzału głową i nie powinien go wykonać tak precyzyjnie.